Cześć znowu, Spiders. Cześć kochani, witamy was z trasy. Mamy właśnie taki mały postój. Jedziemy do Gdyni. Będziemy spali w Rewie. I chcemy wam nagrać takie jakieś krótkie, luźne, no taką jakby relację. Bo jeszcze w Gdyni nie byliśmy. Jesteśmy ciekawi jak będzie. Jak wygląda ta giełda. A przy okazji zmieni parę przebitek właśnie z trasy. Jak sobie jedziemy. Co, jedziemy dalej? No chyba tak. To lecimy. Siedliśmy właśnie, jesteśmy w Sopocie. Jak widzicie, trochę pada. Idziemy coś zjeść. Byliśmy tu z Łukaszem już chyba 2 lata temu. No, 2 lata temu. Mieszkaliśmy w Sopocie chyba przez tydzień. I tu jest taki wspaniały bar prowadzony przez dwójkę takich starszych osób. I mam nadzieję, że jest jeszcze otwarty, bo jedzenie tam było po prostu przeboskie. Takie domowe obiadki były. Ej! A nie, myślałam, że to jest zamknięte. O, to jest chyba już tutaj. Nie, jeszcze nie. Sherlock. O, spadła mi torebka. Tutaj. Elita. Elita. To tutaj? Tak, nie iść dalej. Otwarte, czy to jest zamknięte? No to się światło. To dobra, to wchodzimy, no. A co Weronika sobie zje? Weronika sobie zje placek po cygańsku. No. Zupę rosołę. A ja co zjem? A co ty chciałeś? Pomidorówkę brałem. Pomidorówkę i bitki. Bitki wołowe. I do tego 2 herbatki, tak? Tak. No bo im by było zimno. Kto nie był tak dawno nad morzem jak my, to może zobaczyć. Jest zimno, padało, ale jest fajnie. A my idziemy na plażę. I jaramy się kochani, bo tam już jest morze. Już widać. Jest wolny wstęp na molo. Tak, tam są kasy. Tu są kasy, tu są bramki. Ale wszyscy wchodzą tak po prostu. Więc lecimy i my. Łukasz, jaki romantyczny. Gdzie tam idziesz, Dworzański? Kto nie był w Sopocie, to molo jest ogromne. Torczykowa. Nie? Szukam cię, poczekaj. Tu jest tak, torczykowa. Faktycznie. Jakiś trend na modliszki. Zobaczcie. I cześć wam, jak widzicie, jesteśmy już
w Gdyni na giełdzie. Spotkaliśmy się z organizatorem. Pozdrawiamy serdecznie, jak oglądasz. My zaczynamy taką małą relację. Zobaczcie, jak wygląda giełda właśnie w Gdyni. My tutaj jesteśmy pierwszy raz. Jest inny klimat niż w Warszawie, ale jest bardzo fajnie. Zaraz zejdziemy na dół, zobaczycie, co i jak dokładnie wygląda na zbliżeniach. To co, lecimy na dół? Lecimy na dół.
Jesteśmy, kochani, już po giełdzie, po obiadku. Byliśmy w sumie 4 godziny na giełdzie, więc no, długo. A przed nami teraz 40 km do Warszawy. Przed kogo? Pewnie przyśnieć się znowu. Co było śmieszne? Było śmieszne to, że byliśmy teraz na obiedzie i w pewnym momencie usłyszeliśmy, że koło nas ktoś ma świerszcze. I faktycznie, jak spojrzałam pod stół, to po podłodze chodził sobie balonowy świerszcz. Nie wiem, ktoś chyba z giełdy był i po prostu uciekł. No. A osoby obok mówiły, że świerszcze nie kupiły. Tak, że nie były w ogóle na giełdzie, więc... Nie wiem, nie robiliśmy krzyku, no bo zaraz ludzie by się... Dajcie znać, kto zgubił świerszcze. Kto tutaj był w Gdyni obok na tym, na obiadku. Swoją drogą, przepyszny dewolej. Jak to się nazywa? Hashtag po prostu. Tak. Bardzo dobre jedzonko w Gdyni. Za nami są zakupy. Trochę tego jest. No, sporo. Potem przyjechaliśmy do giełdy właśnie. Nie tylko z to, z czym wychodziliśmy z giełdy, ale też coś wzięliśmy wcześniej. No. A giełda bardzo fajna. Mniejsza niż w Warszawie, to prawda. Ale bardzo fajny klimat. Taki kameralny. Był czas pogadać z każdym. Trochę jak na Warszawie, ale na tej pierwszej Warszawie. Takiej. Mm. Na tym, co było właśnie kiedyś. I każdy sprzedawca właśnie miał chwilę, żeby pogadać też. Nie było takiego tłumu. Zresztą zobaczcie sami, jakie zbliżenie udało nam się wyciągnąć. Na Warszawie nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić, bo... To co chwilę ktoś szturcha, przesuwa, uderza. Dopchać się w ogóle, nie? Dopchać się do stolika. Jest a też wózki, matki z wózkami jeżdżą, to też jest... To są uciążliwe, no. No, a tutaj naprawdę bardzo fajna giełda. Bardzo przyjemna. I organizator również bardzo miły. Chwilę tak, pogadaliśmy. Tak. Serdecznie pozdrawiamy. Więc co? Pieczątki z giełdy. Tak, a, i oczywiście pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas podeszli, zaczepili nas. Było nam bardzo, bardzo miło. No, trochę karmelków nam się udało rozdać. A, i dostaliśmy... Właśnie, może zobaczymy teraz. Dostaliśmy fanarta, właśnie. Co ty na to? Tak, otwieramy od razu fanarta. Zobaczycie razem z nami jeszcze na relacji. Specjalnie nie otwieraliśmy wcześniej, żebyśmy mieli. No jeszcze nie wiemy. Ja chyba element zaskoczenia. Ja tylko się domyślam chyba co to może być, ale nie jestem pewien. Co to? Wow! Wow! Ale super! Ej, jaki ładny, co? Bardzo ładnie. To trochę jak płomień wyszło, nie? Na tym. No, ale w ogóle fajnie, jak ładnie narysowany, nie? Super, tak no. Kurczę. Sama bardzo nie wiem, ładnie. Czy to tak dobrze zrobiła. Tada, nasze logo narysowane. Super, pójdzie do tego, do segregatora z fanartami. No. Dziękujemy ślicznie i pozdrawiamy. To był Terra Hobby? Terrarystyka moją pasją. Terrarystyka naszą pasją. To co, chyba żegnamy się, tak? Żegnamy się i jeszcze może ewentualnie przebitkę staniecie z trasy. No i piszcie, czy byście chcieli zobaczyć zakupy, czy już chcecie zobaczyć je na streamie skarmienia. No nie wiemy, czy robić osobny film. Do tego już nie będziemy raczej dołączać. No z tego to byłby długi to film. To byłby długi film. No więc dajcie znać w komentarzach, czy z tego filmu, z zakupów, które zrobiliśmy. I się żegnamy z wami w takim razie. Widzimy się w środę. Na razie. Pa, pa, cześć wam.